dzisiejszym filmie do wygrania jest ten skin. Jeśli chcesz go zdobyć, zostaw suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę pod filmem, napisz komentarz i użyj kodu Kroxy na stronie CSGO Skins. Powodzenia! Witam serdecznie, jestem oczywiście Kroxy CSGO Skins. Dzisiaj już pierwsza skrzynka z Tiger Tufami daje mi M9, jest ok, bardzo przyjemnie zaczynamy. No jaka pierwsza skrzynka? Taki cały odcinek, no zobacz, te dwie pierwsze skrzynki, no naprawdę tutaj bardzo mnie zaskoczyły. Tutaj shadowki dla mojego oponenta, no spoko. Tylko żeby tutaj nie został karambita, bo wtedy no będzie mi trochę przygro. Chociaż wtedy i tak, tutaj, że tak powiem, cała pula leci do mnie dzięki temu jeszcze bajonetowi. No ale spoko. Oczywiście konkurs na początku filmu, jak chcesz wziąć udział, oczywiście sub dzwonem, łapa w grę pod filmem, komentarze napisz, dołącz na Discorda i użyj kod Kroxy, więc jest go skin, się z linku zepsuł. Myślę, oczywiście ten magiczny plusik, wpisujesz kod Kroxy przez likes i masz wtedy skrzynkę na start za free. Oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty. Kodu możesz sobie używać dowoli przed każdą wpłatą. Ale lecimy dalej. No jak mamy 10 koła, no to bym, no, 3 skrzynki ametyst może na 3 osoby. Tak, staram się jakoś urozmaicać te battle, ale powoli też ja nie mam pomysłu, więc panie CSGO Skins, poproszę tutaj jakąś nową skrzyneczkę fajną drogą na batelki. No i oczywiście daj znać w komentarzu, na jakie bitwy byś chciał, żebym wrzucał tutaj, tak. Mamy awupkę, kałaszek Neon Rider również spada, no ale to nie jest coś, po co my przechodzimy do takiej skrzynki. No ten kurcze Falchion, bardzo ładny, no ale ostatnia strzyja musi mi dać, żeby tutaj można było myśleć o wygranej. No ale no Underdog by teraz oddał, no niestety tutaj no Kroko nie pomyśli. Kroko nie pomyśli, żeby raz dead stare Underdog. No bo po co? Strzyja Anarchia. Ostatnio trochę mi zaimponowała, więc zobaczymy, rzucamy ją. W sumie chciałem coś takiego zrobić, ale dorzucę Luxuriosa i Royala. 2000 zł, 3 osoby. No zobaczmy coś takiego. Bitwa wygląda całkiem sympatycznie. Więc zobaczmy, kogo nam tutaj dobierze. Jest bot Michael i bot Rosso. Więc zobaczmy. 5 razy Anarchia na początek. Jest 50, z 200 to będzie. Nawet prawie 3. Więc zaczynamy dobrze. Jest to profit. Oczywiście tej skrzynki jest to najważniejsze, tak? No ale ta wupa Wildfire, no właśnie, stary, 700 zł. No troszkę sporo, troszkę sporo. Myślę, że ta wupa faktora nie to tak z 500 max, no ale okej, okay, no to jednak no ciut więcej trzeba dać za nią. Ale Chromatic Aberration Factorinio 115, tutaj też się zaskoczyłem. No dobrze, że nam leci to player tu, chociaż no, no nie o wiele droższe od tego USPK. Mamy Digielkę, śmieci, oj. No coś czuję, że jak Royal tu nic nie da, to zostaniemy zmieceni z powierzchni ziemi. I chyba przez nawet bota Rosso, no właśnie, i znowu Underdog. Znowu Underdog dałby tutaj zarobić, no a ja jak zwykle, no, no po co stary? Rzućmy Tiger Tufy, może z piątkę, 2000, no zobaczmy, no może się uda, może akurat ta batla sypnie nam z dwa karabity. Dwóch karabitów to chyba jeszcze w jednej bitwie nie trafiłem, tak mi się wydaje, no ale zobaczmy, pierwsze otwarcie, nic, zobaczmy otwarcie numer uno. Czy tutaj coś spadnie? No jest bajonet, no nie dla mnie. I jak znowu Underdog okaże się stary, że wygra bitwę, no to będzie mi przykro. No ale może do 3 razy sztuka i może wtedy powinno w końcu normalnie poddać. No nie wiem, no zobaczymy. Póki co ostatnia strzynia, czy ona nas uratuje? Oczywiście, że nie. Więc 3 raz z rzędu wygrywa Underdog. No to jest naprawdę niepojęte. Dobra, wrzucamy jeszcze raz 5 skrzynek, tylko zrobimy teraz coś takiego. Zmienimy tutaj wszystko, co możemy i na 4 osoby Underdog. No jak teraz poleci mi jakiś karambit albo jakaś M9, no to się naprawdę obrażę. Bo ty samu, Adrian i Michael. Zobacz, 5 skrzynek, pierwsza nic. Okej, okay. Jest dobrze, póki co. W sensie, no im można by było coś tutaj, no właśnie, o właśnie, na przykład takie shadowki. Zobaczmy otwarcie trzecie, byleby nie dla mnie tutaj nic, okej. Okay. Znaczy no nawet jak to wygramy to 800. No i o jedną rzecz prosić, o jedną rzecz prosić. No, klasycznie. Mamy te 50-50 teraz na wygranie. No ale no nawet na normalnym by się nie udało, więc no ale kurczę, no chciałbym się w końcu wstrzelić dobrze w te bitwy. Czy będzie mi to dane? Nie wiem, zobaczymy. Coś takiego, dobra, 2 razy Luxurios. To będzie final boss, stary. No jak to nie odda, no to nie wiem, to nic nie odda. 4 skrzynki,
4 osoby. Underdog, czy w końcu szczęście się do mnie uśmiechnie? Mam nadzieję. Adrian, Michael, Alex. Zobacz, Luxurious jako pierwszy. No nie wiem, stary, nie wiem co powiedzieć po prostu. Czuję się naprawdę... Chociaż to kosztuje też sporo. No ale właśnie, no WP dla mnie. No idź pan, dzięki za oglądanie. Widzimy się jutro. Weź daj znać co ja mam robić, bo już naprawdę nie wiem co ja mam robić, żeby cokolwiek wygrywać. Dzięki za oglądanie, widzimy się jutro. Siema.